Witajcie, drodzy widzowie, bardzo serdecznie. Ja jestem Ruinator, a że ostatnie historie internetowych, w cudzysłowie Meneli, przyjęły się bardzo dobrze, postanowiłem, że gram jeszcze jeden odcinek w takim klimacie na temat osoby, o której pisaliście w komentarzach, czyli o panu Poziomce. Jest to bardzo ciekawa historia, no i też bardzo tajemnicza, bo wiąże się z właśnie jednym z największych takich tajemniczych zniknięć bez śladu polskich youtuberów. Wokół tego zniknięcia pojawiło się wiele teorii, niektórzy spekulują nawet, że pan Poziomka nie żyje, a jaka jest prawda? Otóż ja to już wiem i tego dowiecie się zaraz wy widzowie w tym odcinku, a ja was serdecznie zapraszam do oglądania. Małe ogłoszenie parafialne, bo o tym nie mówiłem, pojawiło się wspieranie na moim kanale, więc jeśli chcesz pomóc mi w robieniu coraz lepszych filmów i w różnych moich ciekawych wyprawach, fajne miejsca, również urbexowe, ale nie tylko, które planuję, to możesz wesprzeć, a ja już nie przedłużam i zaczynajmy. Zacznijmy dzisiejszy odcinek od krótkiej analizy kanału Poziomki oraz jego historii. Ale w sumie nie. Najpierw przybliżmy sobie postać samego Poziomki. Jest on mężczyzną w średnim wieku, z małym piwnym brzuszkiem, lekkim zarostem i nadludzkimi zdolnościami picia różnych trunków. Mieszka on prawdopodobnie w okolicach lasu i prowadzi małe gospodarstwo. Widać też, że bardzo kocha zwierzęta i często im pomaga. Ze zwierzaczkiem, słuchajcie, po zaginięciu Dyktusia byłem załamany. Mówię, kurde, zawsze kocham zwierzęta, no coś mi kogoś brakuje. I słuchajcie, wracając ze spaceru, spotkałem ją. Spójrzcie, czy nie jest to cudowna istota? Posiada on również duże umiejętności survivalowe oraz również na pewno całkiem spory zasób słownictwa i wbrew pozorom wydaje się być naprawdę inteligentnym gościem. Z jego kanału możemy się dowiedzieć również, że jest byłym komandosem. Przynajmniej mówi tak o sobie na filmie. Ale jako były komandos przetrwam w lesie. Właśnie zbudowałem sobie ekologiczną chatę, do której was zapraszam. Chata jest wyposażona ekologiczny ekokibelek. Jeśli chodzi o jego kanał, niektóre jego filmy są już usunięte, ale możemy się dowiedzieć, że swoją karierę youtubera zaczynał od poddymiania do potężnego warmianina ze szkolnej, Krzyśka Kononowicza oraz do Majora. Nie pokażę wam jednak tutaj tego fragmentu, ponieważ jest on dość, umówmy się, kontrowersyjny. Po prostu zarzucał im zachowania niehetero. Walki z warmiańskim gladiatorem na fejmie jednak nie dostał i musiał z nieco zmienić content. Opierał się on głównie na degustowaniu alkoholi i pokazywaniu jego życia. Były to krótkie, humorystyczne filmiki, które nie cieszyły się jakąś ogromną popularnością. Jednak nagle wszystko zaczęło się zmieniać i zaczęło się dziać coś bardzo dziwnego. Wyświetlenia i suby zaczęły nagle drastycznie rosnąć i może zabrzmi to dziwnie, ale Poziomka stał się czołówką polskiego ety. Z okazji 100K subskrypcji Poziomka nagrał materiał z degustacji szampana, a nieco później nagrał film z degustacji denaturatu, który stał się viralem i przebił mityczne milion wyświetleń. Jego content nie zmienił się jednak zbytnio. Nadal nagrywał krótkie filmiki o podobnej tematyce co wcześniej, tym razem jednak częściej w lesie. No to chyba wiem, od kogo inspirację wziął Wardęga. Ostatnią, nieco smutniejszą rzeczą, o jakiej chcę wspomnieć, jest temat, który Poziomka czasami poruszał na swoim kanale. Posiadał on pieska Maksia, którego bardzo kochał, pies ten jednak zmarł, a sam Poziomka często o nim wspominał i bardzo to przeżył. Sam go bardzo rozumiem dobrze, ponieważ mam kota, którego bardzo kocham i do którego jestem przywiązany, no i jest to naprawdę wielki ból, musi to być dla niego. Ale dobra, wracając. W lipcu 2020 roku stało się coś bardzo dziwnego. Otóż Poziomka przestał nagrywać bez żadnego wyjaśnienia i nie ma co się dziwić, że wiele osób myślało, iż odszedł z tego świata niczym Wiesław Szywka, który również był YouTube'owym degustatorem i odszedł z powodu choroby alkoholowej. Po necie zaczęły krążyć różne teorie, a jaka jest prawda? Zaraz do tego przejdziemy, najpierw jednak jeszcze krótko o kilku mniejszych kontrowersjach, które są związane z postacią pana Poziomki. Tak jak mówiłem, jest jeszcze kilka tematów, które w sprawie pana Poziomki trzeba poruszyć, ponieważ wokół jego osoby wyrosło sporo teorii. Pierwsza dotyczy jego nagłego przyrostu subskrypcji i wyświetleń. Jak możemy wyczytać na portalu aju.pl, głośno o sprawie zrobiło się na Wykopie, gdzie jeden z użytkowników zwrócił uwagę na to, że Poziomka 13 na jego oczach w 2 minuty zyskał aż 800 subskrypcji, a po minucie przybyło kolejne 500. Umówmy się, nawet dla gigantycznych kanałów typu na przykład Freeze są to kosmiczne przyrosty, a co dopiero dla kanału, który jeszcze niedawno miał tych subów maksymalnie kilkanaście tysięcy. Pojawiły się oczywiście teorie o bugach algorytmu, który przez pewien błąd miał zacząć promować kanał Poziomki, no a po czasie ten kanał zaczął docierać do większej ilości osób, a że jego content był dosyć nietypowy i dla niektórych na pewno interesujący, stał się on swoistą kulą śnieżną i suby rosły w niesamowitym tempie. Pojawiły się również teorie, że suby na kanale Poziomki są kupowane oraz takie, że sam Poziomka reżyseruje swój content przy pomocy ludzi, którzy doradzają mu, a być może nawet pociągają gdzieś z tyłu za sznurki. Ciekawe jest także to, że po pewnym czasie suby przestały nagle rosnąć tak szybko, a zaczęły wręcz znikać i spadać. Jak możemy się dowiedzieć z wątku na Wykopie.
Istnieją teorie, że to przez usunięcie wykupionych subów, ale też możliwe, że po prostu odsubowali kanał jego widzowie, bo Poziomka po prostu tam nic nie dodawał. Ciekawą teorią jest również to, że być może Poziomka wcale nie pił denaturatu. Otóż tak jak mówiłem, jest znany głównie z właśnie tych filmów, gdzie degustował ten niebezpieczny napój, jeśli można go w ogóle tak nazwać. Jak wiadomo, jest to skrajnie lekkomyślne. Wiele osób zaczęło więc spekulować, że Poziomka denaturatu wcale nie pił, a po prostu coś, co go barwą przypominało. Teoretycznie na słynnych filmikach, gdzie to robi, widać, jak otwiera szkodliwy napój dopiero na nagraniu, ale jest jedna rzecz, która budzi pewną wątpliwość widzów. Otóż napój, który on pije, się pieni, a denaturat tego nie robi. I osobiście mam nadzieję, że on tam pił jakiś soczek i nic w sumie mu się nie stało poważniejszego. Na koniec zajmijmy się jeszcze kwestią tego, czy Poziomka 13 nadal żyje. Otóż podczas przeglądania wątku Poziomki na Wykopie natrafiłem na pewien filmik. Był to filmik z prawdopodobnie nowego kanału Poziomki, który został opublikowany 4 sierpnia 2022 roku. Oczywiście najważniejsza informacja jest taka, że Poziomka żyje. Mamy Poziomka, trochę taki po liftingu, ćwierć ogolone może nie, ale będę się starał, żeby spełnić wasze życzenia. Więc tak, subskrybujcie. Jego nowy kanał nie dotarł jednak do aż tak dużej ilości osób i nie zrobił takiego zamieszania jak poprzedni. Znajduje się na nim kilka zwykłych filmów i kilka shortsów, z czego w sumie jego content nie różni się od tego, co pokazał na swoim poprzednim kanale. Dlaczego zatem Poziomka tamten opuścił? Nie wiadomo. Możliwe, że nie chciał aż tak dużej popularności, ale nadal chciał coś tworzyć na YouTube. Możliwe jest również, że do tamtego konta stracił dostęp, albo po prostu za tamtym kontem ktoś stał, no i Poziomka postanowił w cudzysłowie pójść na swoje. Widać po tych filmach natomiast na pewno, że Poziomka jest nieco bardziej zaniedbany. Od 11 miesięcy na jego kanale nie pojawił się żaden nowy film. Także, drodzy widzowie, to by było na tyle. Możecie napisać w komentarzu, jak oceniacie historię pana Poziomki, czy go znaliście wcześniej i czy śledziliście jego content. Ja bardzo serdecznie zachęcam do wspierania mojego kanału, ponieważ będzie to bardzo pomocne w tworzeniu innych materiałów, które chcę stworzyć w niedalekiej przyszłości. A ja już wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, cześć!